z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach świąteczna misja anielki. Moi drodzy, mamy piątek, a to oznacza, że już jutro, jutro, podkreślam, jutro wigilia. Wow, super. I ja się bardzo cieszę. Myślę, żeby też wreszcie nasze całe oczekiwanie E, powoli, powoli dobiega końca i nastanie ten moment, kiedy wszyscy zasiądziemy przy wigilijnym stole. Mam nadzieję, że w świątecznych nastrojach i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę do Waszych świątecznych nastrojów przyczyniła się Anielka. I w dzisiejszym odcinku wprowadzę do niej... Puszczę, bo na robić śniadanie. Wprowadzę do niej simów, których jeszcze nie było w tej serii. E, wybrałam na sam koniec rodziny, które są dla mnie... Mm... Takimi simami, którzy są bardzo pracowici i bardzo bym chciała, żeby oni właśnie pomogli Anielce przygotować yy, święta i przygotować festiwal. Będzie się to działo dzisiaj i jutro yy, i będzie to wyglądało tak, że oni po prostu będą podbijać swoje umiejętności, każdy inne, żeby w, kiedy już nadejdzie ten festiwal, yy, mogli właśnie... Razem z Anielką być organizatorami tego właśnie festiwalu, który będzie w parku w Wierzbowej Zatoczce. Mam nadzieję, że mi się to uda, wszystko, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ale spróbuję oczywiście. Mam nadzieję, że gra mi na to pozwoli. No tutaj, tak naprawdę, już. Wydaje mi się, że misja Anielki powoli zostaje wypełniona i jeśli nawet zdarzą się jakieś potknięcia, to e, że mi to wybaczycie oczywiście. Ja będę się starała, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej i jak najciekawiej. Ona tutaj robi właśnie omlet. O! Osiągnęła dziesiąty poziom gotowania, nawet nie wiem kiedy ci się udało to zrobić, szczerze mówiąc. E, zapal wszystkie świece. No, także ona sobie tutaj zje omlet, e, potem pójdzie sobie skorzystać. Tak, no i później zobaczymy. Jeszcze zanim wprowadzę tutaj Simów, e, którzy z nami zamieszkają, chciałabym opowiedzieć Wam, jak u mnie wygląda Wigilia. No, bo Wy możecie też oczywiście podzielić się ze mną w komentarzach. Chciałam tylko zaznaczyć, że teraz oczywiście ja też jestem człowiekiem i też muszę przygotowywać się do wigilii i tak dalej, więc mogę nie odpisywać Wam już powoli. Zresztą wcześniej też już się to na pewno zdarzało na komentarze, ze względu po prostu na brak czasu i na to, że przy komputerze spędzam naprawdę coraz, coraz mniej czasu. Także jeśli nie odpisuję, to wybaczcie, ale na pewno czytam i chcę, żebyście to wiedzieli, że nawet jeśli teraz napiszecie bardzo, bardzo długi komentarz na temat tego, jak u Was wygląda Wigilia, to na pewno go przeczytam. Tylko uprzedzam, że mega długie komentarze YouTube daje automatycznie do folderu ze spamem. I chcę, żebyście to wiedzieli, bo ja tam nie zawsze zaglądam i nie zawsze publikuję komentarze, które są napisane, wiecie, które są bardzo, bardzo długie i które są spamem. Według YouTube'a tam zaglądam, ale nie regularnie. Także chciałabym, żebyście to wiedzieli, że jeśli wasz komentarz się nie pojawi, to na pewno dlatego, że właśnie trafił do tego folderu, no i ja muszę go zatwierdzić, a to może potrwać, no bo nie wiem, jak będę teraz przy komputerze spędzać czas. Czy dużo, czy nie dużo, ale raczej niedużo. No dobra, Anielka, ty idziesz sobie duży klasyczny obraz namalować. No dobra, maluj, przyda się. A ja Wam opowiem. Jeśli chodzi o moją Wigilię, to albo wiecie co. Nie, najpierw wprowadzę simów, wydzielę im zadania, oni będą robić co mają robić, a potem Wam opowiem. Dobra. Teraz przedstawię Wam rodziny, które wybrałam do właśnie. Mm tego, żeby mieszkali za Anielką i przygotowywali razem z nią festiwal. Pierwsza jest to rodzinka Klakier. Rodzeństwo Klakier trafiło do sierocińca jako niemowlaki, pozostawione w koszyku na progu w grudniową noc. Od zawsze marzyli, aby poznać swoich rodziców. Co roku na święta prosili o to Mikołaja, jednak ten uparcie przynosił im zabawki. Kiedy Mikołaj okazał się kłamstwem ja wam mam dom kłamstwem Mikołaj istnieje i nawet przyjedzie na festiwal. Nadal czekali na rodziców, jakichkolwiek. Najwięcej dzieci znajdowało domy na święta, a potem często wracało jak niechciany prezent. Czasami zdarzali się dorośli, którzy chcieli jedno z rodzeństwa, ale nikt nie był w stanie ich rozdzielić. Minęły lata, rodzeństwo dorosło i musiało się wyprowadzić z sierocińca. Zamieszkali razem, mają wspólny cel, chcą otworzyć restaurację. Chwytają się każdej pracy i odkładają każdy simoleon. Grudzień to wyjątkowy czas dla rodzeństwa, czas, gdy można najwięcej zarobić. Nie wierzą w magię świąt, ponieważ nie zaznali ciepła domowego ogniska. Czy rodzeństwo odnajdzie ducha świąt, czy już na zawsze pozostanie to dla nich komercyjne święto do zarabiania pieniędzy? I właśnie dlatego ich wybrałam, bo oni tutaj mają napisane właśnie, że pracują, że chcą mieć restaurację, że odkładają każdy Simoleon. I wydaje mi się, że ich umiejętności mogłyby przydać się właśnie w organizacji takiego festiwalu, bo Anielka potrzebuje simów, którzy są zorganizowani, i wydaje mi się, że właśnie przez to, że ona ich zaangażuje do. Organizacji tego festiwalu, to oni poczują magię świąt i poczują się potrzebni. Stwierdzą, że bez nich te święta nie mogą się odbyć i właśnie dlatego wybrałam takie rodziny. Kolejną simką, którą wybrałam, jest simka Katsura. Tak. Satsu zostawiła za sobą kolorową przeszłość, jaką jest życie gejszy. Gejsza to człowiek sztuki, rzemiosła i różnych umiejętności. Satsu pięknie gra na. Przepraszam, ale nie wiem, jak to się czyta. Shamisenie? Chyba? Nie wiem, przepraszam. E, niesamowicie tańczy. Ulubionym tańcem jest taniec wiśni. Potrafi zabawić każdego gościa w herbaciarni, nalewając sakę. Szkolenie gejszy zaczęła mając 6 lat. Dziś pragnie odmiany i więcej spokoju. Marzy o miłości i ustatkowaniu się. Czy te święta przyniosą jej odwzajemnione uczucie, aby znów mogła uśmiechać się? wybrałam ją dlatego, że jest Simką bardzo oryginalną, ma tutaj właśnie, jest człowiekiem sztuki, że właśnie, bo przeszła te e, szkolenie gejszy i ona mogłaby bardzo mi się przydać w organizacji festiwalu, żeby zabawiać innych Simów i może właśnie podczas tego spotka Sima, e, który wpadnie jej w oko i może się zakocha, kto wie, w każdym razie właśnie dlatego ją wybrałam też do organizacji festiwalu. Simka Diana Mazur. Uh która zamieszkuje mały dom w Windenburgu, postanowiła odmienić swoje święta. Mama Diany rozwiodła się z jej tatą, gdy ta miała 13 lat. Tata Diany założył własną nową rodzinę i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Natomiast mama dziewczyny sprzedała dom, w się strój i wyjechała do swojej siostry, do Newcrest. E, czy te święta będą najlepszymi? Pomóż Dianie uratować jej święta. Dianę jak zobaczyłam, to pomyślałam od razu o takiej, wiecie, zorganizowanej simce szefowej, która też mogłaby mi się przydać w organizacji festiwalu, dlatego ją też zabieram do domu i jest jeszcze rodzinka Daniels, oczywiście. Jagoda i Igor to młode małżeństwo. Obydwoje są bardzo ambitni, dlatego cały rok ciężko pracują, nie wykorzystując ani jednego dnia urlopu. Okres świąteczny to jedyny moment na odpoczynek. Dzień przed Wigilią pakują walizki, by już następnego dnia popijać drinki z palemką na plaży. Rodzice młodych to tradycjonaliści, którzy nie mogą pogodzić się z ich podejściem do życia, pragną, by rodzina powiększyła się o gromadkę nowych wnucząt, o czym Jagoda nie chce słyszeć. Młodzi za wszelką cenę chcą unikać ciągłych pytań cioć i babci, no to kiedy rodzina Danielsów się powiększy? Chcą pracować, bawić się tak długo, jak tylko się da. Plan wydaje się być świetny, jednak życie bywa przewrotne i lubi płatać figle. Czym jak myślisz, co mogłoby sprawić, by nasza niepokorna parka zmieniła plany? Może powinno porwać ich ufo i trochę namieszać. Jeśli chodzi o nich, to właśnie oni są zapracowani i chciałam zaangażować ich w pomoc do organizacji festiwalu. Będzie na tym festiwalu bardzo dużo dzieci i bardzo dużo rodzin z dziećmi. I myślę, że to może spowodować, że oni zmienią zdanie i jednak spojrzą na te święta troszeczkę inaczej i spróbują może właśnie Zmienić swoje podejście, może właśnie zainteresować się posiadaniem dzieci już i tak jestem zadowolona, że udało mi się ich zatrzymać i zostają właśnie w Wierzbowej Zatoczce i pomagają anielce w organizacji festiwalu. To już jest plus. A pomyślałam, że właśnie mogliby się na to zgodzić, bo skoro cały rok ciężko pracują, to mogliby spróbować, wiecie, takie jako mm, wyzwanie zawodowe. <grych> spróbować i zostać w Wyspowej Zatoczce razem z Anielką. Także ja teraz przenoszę rodziny. I mam nadzieję, że o żadnej rodzinie nie zapomniałam. Naprawdę było ich bardzo dużo. Bardzo się starałam to wszystko ułożyć dobrze i ułożyć na kartce, tak żeby było ok. Mam nadzieję, że o żadnej rodzinie nie zapomniałam. Dobra, ale już przenoszę tych wszystkich simów do Anielki. No okej, okay, mam ich już i tak, muszę się z nimi zapoznać tutaj. Satsu, jak ty się tutaj masz? E, umiejętności taneczne i sprawność fizyczna. Okej. Okay. Jagoda. Ty pracujesz, wiesz co? E, nie, nie pracujesz. Będziesz musiała zrezygnować z pracy. E, porzuć pracę. Bo tak, ty tutaj tak samo. Rzucacie na. Ra... Powiem tak. W... Dla mnie muszą rzucić pracę, bo ja potrzebuję ich mieć tutaj dyspozycyjnych. Ale w jakby. w fabule potraktujmy to, że po prostu sobie wzięli urlop długi. Ale no ja nie mogę aż. nie będę im codziennie klikać, weź urlop, weź urlop. Także oni porzucą pracę, a tak naprawdę biorą sobie urlop. Tak sobie to wytłumaczmy. Umiejętności żadnych. Dobra, a cechy. Skórny kumpel, porywczy tylko jesteś. Okej, okay. klakier, Jakub. Um, jesteś miłośnikiem muzyki. Okej. Okay. Ty pracujesz? Nie pracujesz. Ty? Ty też nie pracujesz. Okej. Okay. A Diana? Diana też nie. O, czemu ty nie lubisz anielki? A, bo może wiecie... Hmm... Ten, jak był komitet powitalny, kiedyś to się tak zepsuło, to zaraz to musimy naprawić. Jest śmiała, jest samotniczką. Dobra, to tak. Muszę kupić kolejne elementy wyposażenia, które są mi potrzebne, i zobaczcie, mamy 616 tysięcy, i ja to traktuję jako datki po prostu na organizację festiwalu. Była zbiórka pieniędzy, i właśnie to są te pieniądze, które udało nam się zebrać. I tak to traktuję, bo po prostu, no oni, sprzedałam ich wyposażenie ich domów, kiedy ich tutaj przeprowadzałam, i to potraktowałam po prostu jako, jako datki. Dobrze, moi drodzy, zrobiłam im tutaj takie małe centrum dowodzenia, powiedzmy. Mają łóżka, mają łazienki, no bo oni są teraz już tutaj w pracy cały czas, więc muszą przygotować. I przygotowałam dla nich różne tutaj. Mm, Rzeczy, z których będą korzystać, żeby rozwijać umiejętności, które są mi potrzebne. I tak, Satsu będzie sobie śpiewać. Eee, Diana będzie opowiadać dowcipy. Justyna. Mm, Cież czekajcie, bo jeszcze bym to mogła przemyśleć. Tak. Igor, wydaje mi się, że będzie e, ćwiczył przygotowywanie drinków. Jakub będzie rzeźbił. Justyna. Może nie, Jakub nie będzie rzeźbił. Jakub będzie grał na gitarze. Justyna będzie sobie rzeźbić. Albo nie, Sasu będzie rzeźbić, dlatego że ona jest właśnie po tym szkoleniu gejszy, więc to się przyda. Jagoda będzie. Jakie ty masz cechy? Jest ambitna, kontaktowa. To może Ty będziesz ćwiczyć przygotowywanie drinków, bo jesteś kontaktowa. E, Igor, Ty nie. Ty jesteś. Schludny kumpel, jesteś porywczy, ale to nie szkodzi. Możesz opowiadać dowcipy. Ty gitara. Justyna. Jest perfekcjonistką, także może malować obrazy. A ty? A ty możesz sobie ćwiczyć tutaj. Okej, okay, ty masz stół, ty masz miksologię, ty masz dowcipy, ty masz gitarę, ty masz to, ty masz to, ty masz to. Dobra, Anielka później się z nimi zapozna. <grywa> tak naprawdę, wiecie, no tak dla gry, bo dla mnie to już się znają i właśnie oni się zgodzili na to, żeby tutaj pomagać. Ja wyłącz, wyłączam wolną wolę, bo potrzebuję ich mieć pod pełną kontrolą, jak na razie. A Anielka, moi drodzy, chwilowo bardzo dobrze się czuje, więc ona musi tutaj zająć się przygotowywaniem jedzenia. Potrzebujemy bardzo dużo jedzenia, szczególnie tego pieczonego, dlatego przygotuj ciasteczka i będziemy tutaj piec ciasteczka. Tutaj naprawdę się teraz robi fabryka świętego Mikołaja, moi drodzy. Oczywiście oni później dołączą do klubu, tylko to trochę później. Na razie niech robią co ja im kazałam. Okej, okay, super. Gra im tutaj świąteczna muzyka. Więc oni muszą teraz tutaj rozwijać swoje umiejętności, ja ich muszę pilnować. Dobra, mam nadzieję, że coś, coś fajnego z tego wyjdzie. Jest zawstydzona. Nie, nie przejmuj się tutaj nikt chwilowo nic nie umie. Także nie martw się. E, Anielka, dobra, ty robisz tutaj ciasteczka i ja miałam opowiadać, jak u mnie wygląda wigilia. E, no to oczywiście ja mieszkam już z mężem, jak już wiecie, więc wigilję pakuję wszystkie prezenty, które mam przygotowane, biorę je pod pachę i idę do moich rodziców. E, m, pospędzamy Wigilię właśnie z nimi. E, I. No co, wiadomo, że choinka już jest ustrojona, kolędy grają, pomagam mamie w przygotowaniach, właśnie ja też jeszcze przed Wigilią gotuję oczywiście, dlatego że przynoszę ze sobą różne, y, różne potrawy, które przygotowuję w tym roku, przygotowuję... W tym roku na mojej głowie są krokiety z kapustą i z grzybami, bo u mnie są. E, też jeszcze właśnie na temat potraw wigilijnych też wam powiem. E, takie mm, z ciasta francuskiego zrobię gwiazdki z właśnie z kapustą i z grzybami do barszczu. E, pierniczki i ciasteczka oczywiście też. No i zobaczymy, no, może coś jeszcze przygotuję na e, pierwszy dzień świąt na śniadanie, bo też właśnie się wybieramy. E, nie wiem... Nie wiem jeszcze tak naprawdę w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, dokładnie co będę robić, bo... No bo to jeszcze troszeczkę czasu do świąt jest, kiedy ja nagrywam ten odcinek, no bo rzecz jasna nie nagrywam go tuż przed Wigilią, no bo mówię, mam też swoje, swoje plany i swoje obowiązki. Ale właśnie tak to wygląda. No i później oczywiście wypatrujemy pierwszej gwiazdki. Ja zawsze patrzę, jeśli już ją widzę na niebie. No to wtedy zasiadamy do kolacji wigilijnej. Oczywiście jemy, jak wszyscy, jemy bardzo dużo i ogółem jest wtedy bardzo, bardzo fajnie. No a później, tak jak Wam już opowiadałam w jednym z wcześniejszych odcinków, albo oglądamy filmy, albo gramy w coś razem, albo po prostu rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Także u mnie wigilia przebiega tak, po prostu, zwyczajnie. Też u mnie raczej nie ma tak, że mm, wiecie, jest tak, taka duża rodzina, że jest takie, nie wiem. Nie, nie nazwałabym tego spięcie. Oczywiście wszyscy ubieramy się odświętnie, ale nie tak odświętnie, jak na przykład niektórzy ludzie wiem, bo niektórzy wiem, że przygotowują ogółem osobne całkiem kreacje na Wigilię. U mnie tak nie ma. Jest odświętnie, ale bez takiego właśnie czegoś. Nie mam, mam sukni na Wigilię ani nic z tych rzeczy. Um, co jeszcze mogłabym Wam opowiedzieć? No, myślę, że mogę już Wam opowiedzieć o czekajcie, może kwadraciki zbożowe o właśnie potrawach wigilijnych jak wiecie ja mieszkam w Katowicach mieszkam tutaj od urodzenia i u mnie potrawy wigilijne wyglądają tak, że mam warszt z uszkami, no i od jakiegoś czasu też właśnie z tymi takimi, takimi moimi pasztecikami powiedzmy z ciasta francuskiego z kapustą i z grzybami, bo to ja to wprowadziłam mamy też zupę rybną co jeszcze mamy? Mamy kapustę z grochem, mamy oczywiście rybę. Karp też jest, ale ja za karpiem nie przepadam i dlatego właśnie też mamy między innymi dorsza i różne inne tego typu i różne inne ryby. Tutaj czekajcie, bo ona namalowała, więc em, schowaj do wyposażenia i maluj dalej. Będziemy malować duże klasyczne. O, nie wyszło jej zawstydzona. E, dobrze. I co jeszcze mamy? E, potem mamy oczywiście, czekajcie, bo skończyłam na. No oczywiście, ziemniaki, kartofle po mojemu. E, właśnie zawsze się pilnuję do nagrania, żeby mówić ziemniaki, bo ja ogółem tak na co dzień to mówię kartofle. Mm. Mamy też kompot z suszu, którego kiedyś nie znosiłam, po prostu jak ja nie znosiłam kompotu z suszu, a teraz nawet lubię. Naprawdę powiem wam, że z wiekiem e, mi przeszło i nawet bardzo go lubię. Mamy rybę po grecku. Mamy. Co ty tutaj? Nie swoja, bo stłuczony palec, tak? W ogóle mogłabyś niść te łazienki, także skorzystaj sobie. Różnica nie musisz, no i możesz wrócić tutaj do robienia rzeźby. Każdy tutaj pracuje. Drugi poziom ichności komediowych. No, każdy tutaj pracuje pełną parą. I dobrze, cieszę się bardzo, bo to mi się bardzo, bardzo przyda. E, co jeszcze mamy, moi drodzy? No, mamy makówki. E, makówki teraz tutaj też były są makówki, kutie i nie wiem co tam jeszcze. U mnie są makówki, tak to się nazywa. E, I tak było zawsze. Jest też sernik. W tym roku moja mama upiecze jeszcze też ciasto drożdżowe z taką masą orzechową. To jest powiedzmy jej przepis i po prostu jest to moje ulubione ciasto od niedawna. E, i co jeszcze? No śledziki i takie wiadomo, takie tego typu rzeczy. W pierwszy dzień świąt na obiad zawsze jest śląskie obiad, czyli rolada kluski i modro kapusta, a no a śniadanie to tam różnie bywa. W każdym razie u mnie tak to mniej więcej przebiega i chciałam wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli, bo też właśnie pytaliście w komentarzach, jak tam u mnie to wszystko wygląda, więc wam powiedziałam. Wiadomo, że dużo też zależy od tego, kto mieszka w jakiej części Polski, bądź też za granicą, bo wiem, że mam widzów na całym świecie tak naprawdę, bo piszecie w komentarzach właśnie, że mieszkacie w różnych, różnych, różnych państwach. No i wiadomo, że to też zależy od tego, kto gdzie mieszka. To ma takie święta. No i po kolacji wigilijnej oczywiście następuje otwarcie prezentów, rozdaje je mój brat, bo jest najmłodszy. Przed kolacją wigilijną oczywiście dzielimy się opłatkiem. I też z takich tradycji wigilijnych mamy oczywiście sianko pod obrusem. Sianko pod obrusem, łuski karpia. Co jeszcze mam? Teraz tak nie pamiętam. Szczerze mówiąc, dawno nie szykowałam stołu wigilijnego, wiecie, bo... No, robi to moja mama, nie ja. Już nie pamiętam, ale tak to właśnie. Coś mi się z grosikiem jeszcze kojarzysz. Grosik nasz... pod talerz, tak? Łuski karpia, grosik i sianko pod obrós. To chyba tyle z takich tradycji wigilijnych. A no i zapomniałabym przecież nakrycie puste nakrycie dla wędrowca. Oczywiście też u mnie jest. Jak widzicie, ja tutaj staram się powolutku, powolutku zapoznawać Simów ze sobą. Przyjazne powitanie. Okej, okay, ty masz tutaj. Chodź też, e, Anielka. Poprawi jej humor. E, wesołe zapoznanie. Rozmawiajcie sobie tutaj. Wszyscy. Panowie, jak tam się macie? Dobrze, no może takie troszeczkę mało świąteczne te odcinki wychodzą, ale nie mam za bardzo jak zrobić, wiecie, przygotowań do świąt po prostu, bo no nie ma jak. Gra na to nie pozwala ogółem, więc... Zostawcie to wszyscy. Anielka musi się z wami wszystkimi przywitać. Nie, 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 nie urocze zapoznanie, nie! Wesołe zapoznanie. Ty już nie rozmawiaj. Mm, wesołe zapoznanie. Wesołe zapoznanie. Tutaj trzeba się ze wszystkimi przywitać. Jego dochodź do nas. Ty miałeś porzucić pracę. Porzuć pracę. Okej. Okay. Tak. I ty też musisz porzucić pracę. Okej, okay. no i sobie rozmawiają. Rozmawiajmy. Na razie zaraz zakładamy klub. Tak, porzuć pracę. No i anielka zakłada, oczywiście, klub. Załóż klub. Organizatorzy festiwalu Mikołaja, Aha, nie? Co, czyli organizatorzy festiwalu? Niech będzie. Anielka jest założycielką. I tutaj teraz tak, Sasudiana, Jagoda. Okej, okay. czyli tutaj brakuje mi jeszcze miejsca. Zasada rekrutacji. Nie ma żadnej zasady rekrutacji. Zajęcia, sztuka i muzyka. Granie na gitarze, niech będzie. E, wiecie, co tak naprawdę? Nie wiem, czy muszę tutaj dawać te zajęcia klubowe, bo oni będą, wiecie, wtedy wszyscy robić to samo, a ja bym nie chciała, żeby tak było. A także na razie może. Aha, tu jeszcze. Tencza. Okej, okay, dobrze. Tylko, że wtedy nie dostaną punktów, nie? Za spotkanie klubu czy coś. Ale dobra, oni i tak ze sobą rozmawiają teraz, więc. Hmm, może dodajmy to zajęcia jednak chwilowo. Towarzyskie. Opowiadaj to w może lepiej nie, bo. Zachowuj się przyjaźnie, po prostu. Bo wiecie, jak wszyscy będą do dowcipy, to wtedy oni wszyscy będą rozbawieni i może się to źle skończyć. No i zachowuj się zabawnie. Na razie tyle. Niech będzie. I rozpocznij spotkanie. Dobra, organizatorzy festiwalu, moi drodzy, mają na radę. Teraz będą wszyscy rozmawiać. No, a tylko tutaj ona jeszcze musi do, do tego dołączyć. Także ona na razie może niech sobie pójdzie. ona jest głodna. Wiecie co? Ja sobie pozwolę doładowywać ich co jakiś czas. Okej. Okay. Klasyczny, duży, klasyczny obraz. Ona jest zainspirowana, także może. Może tutaj się jakoś właśnie to wszystko dogadamy. Okej okay. 113 punktów klubu. Okej, okay, dobra. Wiecie co ja bym tutaj tylko dodała do zajęć zakazanych? Towarzyskie, zachowuj się podle. I zachowuj się złośliwie, i Bij się. Tego nie wolno robić. Ale wszyscy są rozbawieni. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, czy to dobrze. Wiecie co? Może też damy ich na dzisiejsze jedzenie. Jedz. Jedz i tutaj, Anielka, podaj wszystko. Mamy taki mały catering, powiedzmy. Ok, no i chodźcie wszyscy. Weź porcje razem. To sprzątnę, bo nie ma sensu. Zapal wszystkie świece. Festiwal Smaków się zaczął akurat. Dobra, oni wszyscy idą po jedzenie. O, zobaczcie, rosną punkty. Właśnie o to mi chodziło. Tutaj nasze panie jedzą. Super. Co jecie? makaroniki okej okay. Bo ja bym chciała, żeby oni się wiecie, zapoznali, zaprzyjaźnili. Eee, jeszcze dzisiaj możecie sobie tańczyć. O, tańczyć dzisiaj możecie też. Takie spotkanie integracyjne. Może powinnam od tego zacząć, ale dobra, tam. Już prawie 250. Ok, e, mamy 250. Tak. I tutaj dokładamy justyna, oczywiście. I jeśli chodzi o stroje klubu, to ja tutaj zmodyfikuję, może o niestandardowe. Dorosły pci męskiej. Ustalę tutaj sobie teraz stroje klubu, żeby było fajnie. Dobra, moi drodzy, dorosły pci męskiej będzie wyglądał tak na tym festiwalu. Okej, okay, a simki będą wyglądały tak. Zobaczcie, jak oni genialnie wyglądają. O, mega, to był super pomysł. No dobra, oni są teraz organizatorami festiwalu i tak. No, róbcie, co robiłyście, bo nie wiem, co robiłyście. No dobra, ja myślę, że mogłyby ewentualnie wszyscy, wszyscy potańczcie. Tak, tańczmy razem i to będzie wszystko, co zrobimy w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinek będzie jutro i na pewno będzie on krótszy. Oni tutaj będą cały czas robić to samo, będą rozwijać umiejętności. Ja też muszę właśnie przygotować park do tego, żeby móc. <laughs> o jejku. To co, są wszyscy? Coś dwóch panów? Cztery panie, tak, wszystko. No, i oni sobie tutaj będą tańczyć teraz, tak? Świąteczny nastrój, wprowadzać. No i tak jak mówiłam, jutrzejszy odcinek będzie krótszy, dlatego że chcę, żebyście po prostu nie siedzieli przy komputerze. I ja sobie też wszystko przygotuję, już pod kątem tego festiwalu. Oni jutro będą cały czas rozwijać te swoje umiejętności. No i też oczywiście będziemy rozmawiać o Wigilii. No wiedziałam, że kogoś mi brakuje, no. Dobra, ale przyszła już, to najważniejsze. No, a ten odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.